Za nami szósta edycja Juromanii, czyli święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W gminie Zielonki na widzów czekało wiele atrakcji zlokalizowanych w Muzeum Hebla w Przybysławicach, Zakątku Kultura w Koszkwi oraz w Zamku i pod Zamkiem w Koszkwi. W Koszkiewskim Parku odbywały się turnieje, konkursy i pokazy rycerskie, a także czwarty jurajski bieg dla dzieci i rodzin. W konkursie na najszybszego drwala w kategorii dorosłych triumfował Jakub Mozgara, a wśród dzieci najszybsze były Anita Gajoch i Hania Lasek. Zorganizowany został także plener malarski Tajemniczy Zamek, Tajemniczy Pejzaż, podczas którego każdy mógł spróbować swoich sił w malowaniu i przez chwilę poczuć się jak prawdziwy artysta. Zgromadzonym pod sceną widzom zaprezentowane zostały fragmenty Wesela Krakowskiego z Bibic, które wykonali weselnicy z zespołu regionalnego Bibiczanie wraz z członkami zespołu Folklof. Później na scenie wystąpili gawędziarze i śpiewacy z Grębynic. Wśród wystawców nie zabrakło kół z naszej gminy. Zaprezentowały się koła gospodyń wiejskich z Brzozówki, Koszkwi i Woli Zachariaszowskiej. Swoje stoisko miał również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na stołach królowały domowe i regionalne potrawy oraz ekologiczne przetwory. Można było również posilić się w ośrodku kształcenia, wypoczynku i rekreacji ZHP w Koszkwi. W przerwie od oglądania występów można było przejechać się bryczką konną lub zagrać w ping-ponga podczas drugiego rycerskiego turnieju tenisa stołowego, który odbył się w Zakątku Kultura w Koszkwi. Można również było wziąć udział w warsztatach Glina i Drewno, które odbyły się w Muzeum Hebla i Galerii Barwy Ziemi. To nie koniec atrakcji. Na widzach duże wrażenie zrobiły pokazy walk rycerskich oraz prezentacja drapieżnych ptaków. Na zakończenie uczestnicy wydarzenia mogli posłuchać koncertu Maisum, a także zobaczyć zabawną inscenizację rycerską i poznać duchy mieszkające w zamku w Koszkwi.